Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy, odgłosy walki za naszą wschodnią granicą nie milkną, natomiast świat też nie zatrzymuje się w miejscu, wręcz przeciwnie, pędzi, tak samo świat gier planszowych, a więc kolejna porcja nowości, zapowiedzi przedsprzedaży i zaskoczeń od polskich i zagranicznych wydawców dla Was jak co niedzielę w tym wydaniu Board News. Pozwólcie, że tradycyjnie już zacznę od nagrody tego odcinka sponsorowanej przez sklep G2A, czyli sklep z planszówkami, którą możecie wygrać realizując zadanie, jakie czeka na Was w opisie, już to też tradycyjnie, a więc tam odsyłam i czekam na Wasze komentarze, tak samo jak czekam na Wasze głosy. Moi drodzy, rozpoczął się marzec, więc możecie już głosować na swoją ulubioną planszówkę oraz na ulubiony dungeon crawler w ramach gry miesiąca marca. 3 nagrody dla Was. Pierwsza to Boon Lake, sponsorowana przez sklep Gry bez prądu. Kolejna to Camel Up po zawodach od wydawnictwa Lucrum Games oraz nagroda trzecia, czyli kupon na 200 zł, który zwycięzca zrealizuje w sklepie Warbox. Zachęcam Was więc do zabawy, jak również, słuchajcie, nie zostawiajcie tego na ostatnią chwilę, chociaż tak naprawdę jest to już ostatnia chwila, kończący się plebiscyt Grand Prix 2022, w ramach którego wybieracie między innymi swój ulubiony kanał o planszówkach i jak już mówiłam wcześniej, moi drodzy, jeśli uważacie, że to, co robię dla świata gier planszowych jest cenne, jeśli Wam się to podoba, jeśli doceniacie tę moją pracę, to będę Wam naprawdę bardzo wdzięczna za Wasz głos na On Table, tak samo jak na Board News, który co niedzielę się ukazuje i który również na Facebooku codziennie dostarcza Wam świeżej porcji nowości, więc zachęcam Was do głosowania, bo tam jest też sporo nagród do wygrania. I jeszcze pozwolę sobie odesłać Was do materiałów z minionego tygodnia. Otóż w piątek wraz z moimi gośćmi zaprezentowaliśmy Wam Wasze wybory lutego i jest zaskoczenie. Poza tym były 3 topki, więc zerknijcie sobie do tego materiału. Natomiast we środę mogliście posłuchać o Nemesis, Lockdown, nowościach, tym wszystkim, czego możecie się w tym pudle spodziewać. Kto więc nie widział, niech sobie koniecznie nadrobi te zaległości. Natomiast ja teraz już Was zapraszam na to wydanie Board News, już 180, moi drodzy. Zaczynamy. Wydawnictwo Portal Games zaskoczyło wszystkich graczy i zapowiedziało grę planszową, która ma toczyć się w uniwersum Thorgala, czyli jednej z najpopularniejszych serii komiksów, która została wydana w ponad 14-milionowym nakładzie na całym świecie. Kampania tej gry ma rozpocząć się w maju i będzie odbywać się na platformie GameFound, a sama planszówka to przygodowa propozycja dla od 1 do 4 graczy. No i w trakcie rozgrywki gracze przeniosą się do fikcyjnego świata zawierającego elementy zarówno z mitologii nordyckiej, legendy Atlantydy, science fiction oraz horroru, a więc całkiem niezła mieszanka. Sama gra będzie opowiadała historię tajemniczego wojownika wychowanego przez wikingów, który posiada takie nadprzyrodzone moce, które pochodzą z zewnętrznego świata, a więc gracze w grze Thorgal, grze planszowej, będą wcielać się w tytułowego Thorgala, jego żonę, syna, a także w śmiertelnie niebezpieczną wojowniczkę o imieniu Chris i wyruszą w podróż pełną niezapomnianych przygód. Sama gra, moi drodzy, będzie składać się z 10 samodzielnych scenariuszy, które mamy rozegrać od 90 do 120 minut, natomiast scenariusze nie będą tworzyć kampanii, nie mają również żadnych elementów legacy, a więc będziemy mogli w Thorgala grać za każdym razem z inną grupą graczy. W ramach marcowych przedsprzedaży, jakie to odpaliło wydawnictwo Portal Games, możecie już zamawiać sobie wycieczkę do Egiptu. Nie chodzi mi o wakacje, po prostu o rozgrywkę w Ankh: Bogowie Egiptu w polskiej wersji językowej, bo właśnie ta gra objęta jest akcją przedsprzedażową, a więc niebawem możecie spodziewać się premiery tej gry. Więcej o Ankhu, jeśli macie ochotę posłuchać, jak wygląda rozgrywka i przy okazji dokładniej owych bogów i innych wojowników sobie pooglądać, odsyłam do swojej recenzji tej gry, którą znajdziecie już na kanale. Dla wygody oczywiście odnośnik zostawiłam Wam w opisie, a sam Ankh: Bogowie Egiptu to planszówka, w której niejeden strateg będzie starał się przejmować kontrolę nad obszarami, dzieląc je karawanami i zmieniając kolejność rozpatrywania bitew, jak również przywołując potwory, aby zniszczyć przeciwników. Jeśli chcecie się dowiedzieć, w jaki sposób wysyłać w miasto, konkretnie na ulicę Pragi, gliniane golemy, następnie zadbać o to, aby wasi studenci im towarzyszyli, aby golemy nie uciekły zbyt daleko, czasami również je uśmiercając, odsyłam do swojego materiału na temat gry Golem, gdzie w skrócie opowiadam Wam o jej zasadach oraz swoich wrażeniach. Dlaczego o golemie mówię? Ponieważ możecie już tę planszówkę od wydawnictwa Portal Games zamawiać w ramach trwającej akcji przedsprzedażowej. Premiera Golema przewidziana jest na 31 marca tego roku. W miniony piątek, moi drodzy, wydawnictwo Portal Games rozpoczęło przedsprzedaż gry Batman Everybody Lies, czyli grze, której mechanika opiera się na być może znanej Wam planszówce Detektyw, gra planszowa. Premiera Batmana przewidziana jest na drugi kwartał tego roku, a sama gra to narracyjna, kooperacyjna propozycja dla od 2 do 4 graczy i jak się pewnie z tytułu domyślacie, w Batman wszyscy kłamią, przeniesiemy się na ulicę Gotham City. W trakcie rozgrywki będziemy mogli wcielić się w rolę jednej z 4 postaci i tu do wyboru albo doświadczenia dziennikarz śledczy Warren Spacey, nieustępliwa reporterka Vicky Vale, nieprzebierający w słowach policjant Harvey Bullock, bądź też przebiegła włamywaczka znana pod pseudonimem Catwoman. Planszowa strategiczna gra dla od 3 do 5 graczy pod tytułem Rising Sun powróciła w ramach dodruku od wydawnictwa Portal Games na sklepowe półki, a więc jeśli chcielibyście przenieść się do Japonii, to Rising Sun jak najbardziej daje Wam taką możliwość. To planszówka, która wykorzystuje mechanikę area control, negocjacji oraz unikalną mechanikę walki z ukrytą licytacją. Przenosimy się, jak już wspomniałam, do feudalnej Japonii, w której będziemy dowodzić wojownikami, bogami i potworami walczącymi o prowincję. Teraz informacja dla żądnych krwi lubiących toczyć boje i plądrować wioski, a wszystko w klimatach wikingów. Otóż w ramach dodruku od wydawnictwa Portal Games na sklepowe półki powróciła gra Blood Rage, czyli propozycja dla od 2 do 4 graczy, w której to właśnie na przestrzeni 3 epok wcielimy się w jeden z 4 klanów wikingów. Udając się więc na wyprawy będziemy toczyć boje w bitwach, starając się zdobyć jak najwięcej punktów zwycięstwa. Na drugi oraz trzeci kwartał tego roku wydawnictwo Rebel planuje 3 dodruki. W drugim kwartale na sklepowe półki powróci logiczna propozycja dla 2 graczy pod tytułem Botanik. W tej grze gracze naprzemiennie dobierać będą elementy z tak zwanego wspólnego rejestru, aby rozbudowywać swoje maszyny nawadniające. Na przełomie drugiego oraz trzeciego kwartału do sklepów powróci w ramach dodruku Cywilizacja poprzez wieki, czyli planszówka odwołująca się mocno do popularnej komputerowej gry. I tutaj zarówno miłośnicy tego tytułu, jak również po prostu zwolennicy strategicznych gier planszowych myślę, że znajdą wszystko, co jest niezbędne w grze o rozwoju cywilizacji. Natomiast w trzecim kwartale tego roku w sklepach możecie szukać gry Pory Roku, w której to wcielamy się w czarodzieja i podczas rozgrywki będziemy starali się zadbać o wyposażenie siebie samych w magiczne przedmioty, będziemy przywoływać swoich najwierniejszych kompanów i stawiać czoła wyzwaniom. Jest to strategiczna gra oparta na rzutach kośćmi oraz na budowaniu swojej talii. Piękne kobiety w Dzień Kobiet, myślę, że nie ma lepszej daty, na premierę gry Twisted Fables od wydawnictwa G2A Games, która to właśnie ma ukazać się na sklepowych półkach 8 marca, a która to w języku polskim właśnie nakładem tego wydawcy pojawi się, a całkiem możliwe, że już macie ją na swoich stołach, jeśli zamawialiście w ramach takiej przedsprzedaży czy też kampanii tejże gry. Twisted Fables to jest, moi drodzy, bijatyka na planszy, bijatyka na torach, o której Wam opowiadałam nieco więcej. Pokazywałam tę grę właśnie przed startem owej kampanii. W tej grze będziemy wcielać się w kobiety, w bajkowe postaci, które są dotknięte ręką cyberpunkowej rzeczywistości, w której się właśnie znalazły. W tej grze będziemy, zagrywając karty, starali się przemieszczać, zadawać ciosy przeciwniczkom, zmieniać tory, jeśli gramy na więcej graczy. Zerknijcie sobie do mojego materiału, aby lepiej to wszystko zobrazować. Natomiast w dniu premiery wydawca uruchomi także sprzedaż 60 zestawów all-in, a także 20 dodatków oraz limitowanych mat postaci do Twisted Fables. Wydawnictwo J-Force 9 ma dla Was, moi drodzy gracze, kolejną planszówkę z uniwersum Dune'y. Tu nie będzie wielkiego zaskoczenia. Tym razem będzie to Duna Arakis Down for the Freeman, tych samych twórców, co niedawno przeze mnie zapowiadana gra Duna, Planeta Intryg i Konfliktów. I czemu to jest dla polskich graczy ważne? Otóż J-Force 9 zakłada również polską wersję językową tej gry. Arakis Down for the Freeman. Każdy gracz będzie kontrolował plemię fremeńskich wojowników walczących o zebranie rzadkich zasobów Arakis, rozwijając broń i sicze, których będą potrzebować do przetrwania. Akcja rozgrywki to ponad 100 pokoleń przed przybyciem Atrydów do Arakis. Sama gra koncentruje się na trudnych wyborach, jakich dokonywali przywódcy Fremenów podczas targowania się, współpracy, rywalizacji, aby zdobyć i chronić rzadkie zasoby oraz stworzyć własne jaskinie, które właśnie były nazywane sieczami. Premiera tej gry zaplanowana jest już na czerwiec tego roku. W minionym tygodniu na naszej facebookowej stronie Board News mogliście zobaczyć fotorelację z wizyty w bydgoskiej strefie gier bez prądu naszej redaktor Patrycji, a dotyczącej gry Władcy Gwiazd, Czas Galaktycznych Igrzysk autorstwa Michała Rzeszkowskiego. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ toczą się obecnie rozmowy z wydawcami na temat wydania tej gry w języku polskim, więc trzymam kciuki. Sami Władcy Gwiazd to gra strategiczna dla od 2 do 4 graczy. No i podczas rozgrywki w tej grze będziemy wcielać się w przywódców gwiezdnych frakcji. Będziemy dowodzić swoimi oddziałami. No i na wybranych planetach walczymy w tej grze o obszary wydobywcze, dzięki czemu będziemy mogli zrealizować otrzymane od Gwildii Planetarnej zadania i to jest jeden z trybów rozgrywki. No i później te zadania zamieniamy na punkty chwały. Oczywiście ten gracz, który ma ich najwięcej, wygrywa ów wyścig po, wiecie, galaktyczny splendor. W grze wykorzystywane są mechaniki takie jak draft card, area control, jak również rzucamy kostkami. No i zobaczymy, czy uda się, aby gra ukazała się na naszym polskim planszowym rynku. Skoro chwilę temu wspominałam o gwiazdach, to pozostanę w tej kosmicznej tematyce i powiem Wam o przedsprzedaży gry Shadow Planet, gra planszowa od wydawnictwa Galakta, która właśnie się rozpoczęła, a więc możecie już zamawiać swoje egzemplarze. Premiera tej gry przewidziana jest na 16 marca tego roku, a więc już niebawem. The Shadow Planet, moi drodzy, to gra science fiction w klimatach kosmicznego horroru dla od 3 do 5 graczy. Więcej na temat tej planszówki możecie posłuchać w moim materiale, gdzie opowiadałam Wam o dość specyficznych zasadach, podobnie jak macie okazję zobaczyć dość specyficzny wygląd tej gry, który inspirowany, oparty jest na włoskich komiksach autorstwa Blasteroid Brothers. W tej grze wcielamy się w grupę astronautów, którzy zostali wysłani z taką misją ratunkową, aby dowiedzieć się, co się stało z dawno już zaginionym statkiem badawczym, statkiem naukowym. No i mamy tak naprawdę niewiele czasu na to, aby zbadać, co właściwie się wydarzyło na tej planecie. W trakcie rozgrywki odkrywamy, że tak naprawdę sama planeta, jak i napotkani ocaleli, ukrywają mroczne tajemnice, które, uwaga, mogą nawet zagrozić całej ludzkości. Skoro już jestem przy wydawnictwie Galakta, to od razu pokażę Wam coś, czym ten krakowski wydawca się pochwalił, pokazując, jak wyglądają małe, epickie podziemia, czyli kooperacyjny, rzeczywiście mały, malutki, nawet bym powiedziała dungeon crawler dla od 1 do 4 graczy. Ileż to małe pudełko skrywa dobroci. W małych epickich podziemiach wcielamy się w grupę bohaterskich śmiałków, którzy odkrywają sobie podziemia w poszukiwaniu bossa i za każdym rogiem, w każdym kolejnym pomieszczeniu na owych naszych bohaterów czyhają a to gobliny, a to potworni sługusi, groźne pułapki. Rozgrywka w tę malutką grę dzieli się na 2 akty: podziemia oraz bossa. W obu gracze będą musieli przemierzać modularną planszę, która zmienia się w każdej rozgrywce, ale będą również ścigać się z przygasającym w każdej turze światłem pochodni. Kiedy to światełko zgaśnie, nasi herosi są zgubieni, a więc trzeba się spieszyć. Natomiast po sprawdzeniu całego podziemia, oczyszczeniu go z owych sługusów, goblinów i innych potworności, kiedy odnajdziemy leże, gracze muszą stoczyć ostateczną, finalową potyczkę z bossem. Tak więc, mimo że małe, zapowiada się bardzo epicko, niebawem możecie spodziewać się premiery tej gry. Jeśli jesteście tak nieustraszeni jak mieszkańcy Ukrainy, to być może zainteresuje Was gra od wydawnictwa Ogry Games. Otóż Nieustraszeni Afryka Północna to planszówka, która trafiła już na sklepowe półki, a więc możecie już w nią wzbogacać swoje kolekcje. W grze Nieustraszeni Afryka Północna będziecie dowodzić brytyjską grupą specjalistów, no właśnie, do walk pustynnych, bądź też jednostką sił włoskich. W trakcie rozgrywki będziecie starali się zdobywać, niszczyć oraz utrzymać kluczowe cele. Każdy ze scenariuszy rozgrywa się na inaczej ukształtowanym obszarze terenu, gdzie będziecie musieli wykorzystywać ukształtowanie owego terenu, aby zdobyć przewagę oraz dotrzeć do celu. Swoje jednostki będziecie kontrolować, zagrywając karty ze swojej talii, natomiast poniesione straty zmuszą nas do szukania możliwości wzmocnienia jej przy pomocy dostępnych rezerw. Pozostając jeszcze u wydawnictwa Ogry Games, w najnowszej grze od tego wydawcy będziecie mogli wcielić się w 3 frakcje – szkocką, walijską oraz angielską, które walczą między sobą o kontrolę, ponieważ król umarł. I mówię tutaj o planszówce The King is Dead 2nd Edition, która w języku polskim ukaże się właśnie nakładem wydawnictwa Ogry Games, a której to przedsprzedaż wystartowała. Moi drodzy, ale żeby nie było tak łatwo, za morzem najeźdźcy już przygotowują się do wykorzystania tego chaosu tutaj oraz do ataku. Gracze będą więc musieli zebrać swoje ograniczone zasoby, aby wpłynąć na tę bitwę o władzę, jednocześnie upewniając się, że to ich frakcja dominuje w tej walce o zdobycie tronu. Jak już mówiłam we wstępie, świat się nie zatrzymuje. Kolejny wydawca ogłosił kolejną przedsprzedaż, tym razem chodzi o wydawnictwo Phalanx i przedsprzedaż dotyczącą ich najnowszej gry Libertalia, Wichry J-Crest. Premiera tej gry zapowiedziana jest na 22 kwietnia tego roku. W Libertalii, moi drodzy, wcielimy się w podniebnych piratów, którzy postawili żagle, aby wyruszyć z wiatrem w poszukiwaniu przygody, skarbów oraz sławy. Jako admirał w tej planszówce obejmiesz dowodzenie nad nader liczną i charakterystyczną załogą, tak samo jak Twoi przeciwnicy dowodzący innymi statkami takiej pirackiej floty. Każdego dnia Twoja flota przybijać będzie do innej wyspy, na której wysyłasz członków załogi, aby zdobyć dla siebie część łupów. No i masz nadzieję, że powrócą, by powiększyć Twoją kolekcję postaci. Zmiany w stosunku do oryginalnej wersji gry Libertalia to przede wszystkim więcej postaci, teraz jest ich 40 zamiast 30, to zdolności żetonów, to prosty tor reputacji, który zastąpi wcześniejsze zasady rozstrzygania remisów, to stos kart odrzuconych, wariant dla 2 graczy, jak również tryb solo. Ten news dotyczyć będzie gry planszowej, o której już opowiadałam Wam i ją prezentowałam dość dawno temu na kanale, więc bardzo serdecznie polecam odświeżyć sobie ten materiał, ponieważ właśnie rozpoczęła się przedsprzedaż gry Wolfenstein, gry planszowej od wydawnictwa Archon Studio, czyli kooperacyjnej gry dla od 1 do 4 graczy. Premiera natomiast zaplanowana jest na 31 marca tego roku. W Wolfensteinie będziecie mogli rozgrywać pojedyncze scenariusze, bądź też całą kampanię. Natomiast w ostatniej misji kampanii głównym celem będzie wyeliminowanie Adolfa Hitlera i zakończenie jego rządów terroru. Macie do wyboru również Wolfenstein The Old Blood, który oferuje graczom 4 scenariusze tworzące zamkniętą kampanię i akcja kampanii toczyć się będzie w 1946 roku. Wolfenstein 3D Terrain Kit to jest taki zestaw, który zawiera plastikowe dwustronne ściany w 2 rozmiarach oraz paletę różnorodnych podłóg, które będzie można wykorzystywać w wizualizowaniu misji w zastępstwie kafelków terenu z planszówki. Zostawiam Wam link do mojego materiału w opisie, abyście nie musieli szukać i zachęcam do obejrzenia. O grze Terrakota Armii autorstwa Przemka Fornala i Adama Kwapińskiego już Wam w Board News jakiś czas temu wspominałam, ale powracam do tej wiadomości, ponieważ wydawnictwo Board Dice, które będzie tę grę wydawało w języku angielskim, wskazało datę premiery na sierpień tego roku. W samej grze podczas rozgrywki będziemy zbierać surowce, będziemy ulepszać robotników, będziemy zabiegać o łaskę u doradców cesarza. Naszym celem jest odegranie kluczowej roli w procesie tworzenia, no właśnie, tej tytułowej terrakotowej armii, a nasz sukces będzie mierzony w punktach zwycięstwa, rzecz jasna. Podczas rozgrywki zarówno Ty, jak i Twoi współgracze będziecie budować razem, no ale Po zakończeniu piątej rundy tylko gracz z największą liczbą punktów odbierze laur zwycięstwa. W ramach ciekawostek płynących od zagranicznych wydawców pojawił się kolejny planszowy tytuł inspirowany grą wideo. Tym razem od wydawnictwa Level 99 Games, które to zapowiedziało grę Dead by Daylight Board Game, czyli propozycję dla od 3 do 5 graczy. Jedna osoba stanie do rozgrywki przeciwko pozostałym graczom, którzy są uciekinierami. Jako ocalali eksplorujecie w tej grze, znajdujecie przedmioty i wykorzystujecie swoje unikalne umiejętności. Wszystko po to, aby naprawić 4 generatory i otworzyć drzwi wyjściowe, dzięki czemu zwyciężycie. Jako zabójca natomiast polujecie na ocalałych, aby ich zranić. Możesz również jako ten czarny charakter wezwać złowrogą siłę, a przy określonej liczbie poświęceń jesteś w stanie przebłagać istotę i wygrać grę. Coś dla miłośników serii Zombicide, tym razem od wydawnictwa Cool Mini or Not, nie od wydawnictwa Portal Games. Natomiast Simon udostępnił na swojej oficjalnej stronie w zakładce questów nowy scenariusz do gry Zombicide Green Horde, zielona horda. Możecie sobie pobrać, bądź też skorzystać z linka, który zostawiłam Wam dla wygody w opisie. Moi drodzy, jak lubicie zabijać zombiaki, to do dzieła. Tym razem coś dla starszych graczy, czyli Czółko bez cenzury, gra przeznaczona dla osób od 18 roku życia, która zawiera w sobie troszeczkę kontrowersji, odrobinę pikanterii i na pewno sprawdzi się dla graczy, którzy lubią takie klimaty. Znajdziemy tutaj 4 kategorie kart, takich jak 18+, impreza, babski wieczór oraz męski wieczór. Będziemy tutaj wybierać sobie, którą kategorią chcemy grać. Będziemy wybierać wszystkie karty z tej kategorii, a następnie rozdawać każdemu graczowi po 5 kart. I nie będziemy podglądać, co jest na odwrocie. Będziemy jako aktywni gracze taką kartę przykładać do czoła, a inni będą mieli za zadanie sugerować nam i nakierowywać nas na to hasło znajdujące się na karcie, nie wypowiadając żadnego ze słów widocznych właśnie na tej karcie, ani żadnych odmian, tylko właśnie innymi mówiąc będzie trzeba nakierowywać. I na odgadnięcie każdego hasła będziemy mieć po 30 sekund. Im więcej haseł odgadniemy w naszej turze, tym lepiej, no bo wówczas na koniec gry zdobędziemy więcej kart i będziemy mieć większą szansę na wygraną. Żeby było jeszcze ciekawiej, możemy wprowadzić takie karty specjalnego trybu gry, które będziemy sobie wspólnie wybierać i one nam będą sugerowały, w jaki sposób mamy się zachowywać, tłumacząc jakiemuś graczowi, czy pokazując hasło. I z takich bardziej kontrowersyjnych, no to na przykład będziemy mogli sobie wybrać opowiadanie na bani, czyli tak jakbyśmy byli pijani, albo opowiadanie pełną dłonią, czyli wówczas będziemy musieli się trzymać za piersi albo za pośladki w trakcie opowiadania i przekazywania hasła. Albo będziemy opowiadać po francusku, czyli z takim akcentem będziemy tutaj mówić, albo będziemy patrzeć się na dekolt jakiemuś graczowi. No a to tylko niektóre z nich, więc jeżeli lubicie takie gry, gdzie będzie dużo śmiechu, szukacie może gry dla osób z dużym dystansem do siebie i dla towarzystwa, które kręcą też takie właśnie nieco sprośne tematy, no to myślę, że ta gra może być strzałem w dziesiątkę. Słowianie to gra strategiczna od 10 lat, w której naszym zadaniem będzie budowanie własnej osady i w tym celu będziemy tworzyć sobie budowlę z takich kolorowych patyczków, które będziemy zbierać z planszy, chodząc po niej. Aby po niej chodzić, będziemy rzucać kostką, będziemy ruszać się zawsze w linii prostej i będziemy mogli maksymalnie raz skręcić w swojej turze. Będziemy mogli też czasami przechodzić przez pola, gdzie będą stali inni gracze, albo stanąć na takim polu, gdzie już ktoś stoi, ale jeżeli stoczymy pojedynek z takim graczem i jeżeli ten pojedynek wygramy. W przeciwnym wypadku nie będzie to możliwe, ale jeżeli staniemy na tym samym polu co inny gracz, nie będziemy mogli pobrać z tego pola surowców. Jeżeli zabierzemy z danego pola wszystkie surowce, będziemy mogli odkryć tak zwany token losu, który na danym polu będzie leżał i on będzie dawał nam albo jakieś usprawnienie, albo utrudnienie w trakcie gry. No będzie to pewien element losowości. Tak samo, jeżeli na kości zamiast liczby oczek wypadnie nam gwiazdka, będziemy dobierać kartę akcji zamiast ruszać się po planszy i ona też nam będzie wprowadzała albo jakieś usprawnienie dla nas, albo utrudnienie, albo będziemy uprzykrzać grę naszym współgraczom, więc będą tutaj właśnie takie elementy przygody i losowości, żeby było bardziej dynamicznie, żeby było ciekawiej. No i na koniec gry będziemy podliczać punkty za te budowle, które uda nam się zakończyć, no bo każda karta będzie miała swoją punktację, no i po prostu będziemy to wszystko sobie podliczać i ten, kto będzie miał więcej punktów, będzie wielkim zwycięzcą. Wolniej to gra dla dzieci od 4 lat, w której będziemy przepychać ślimaki po grządce składającej się z warzyw i będziemy zagrywać karty z naszej ręki. Zawsze na ręku będziemy mieć po 2 karty i karty będą oznaczały, że albo będziemy przepychać ostatniego ślimaka na grządce o wskazaną liczbę pól. Jeżeli ślimak natrafi przed sobą na inne ślimaki, to będzie je przepychać do przodu. Będziemy mogli też zagrywać karty z poruszaniem własnego ślimaka o wskazaną liczbę pól, albo będziemy poruszać się na najbliższe wskazane na karcie warzywo, lub będziemy mogli zdecydować, że w danej rundzie nie chcemy nic robić i będziemy po prostu spać, czyli będziemy tracić świadomie kolejkę. No i tutaj możemy grać na dwa sposoby. Albo gra się kończy w momencie, kiedy pierwszy ślimak zostanie zepchnięty, to wówczas wszyscy pozostali gracze wygrywają, lub możemy grać do momentu, aż ostatni ślimak zostanie na grządce, no i wówczas on zostanie zwycięzcą. Więc jest to gra na taką spostrzegawczość, na lekką, luźną zabawę i można tutaj dzieci dzięki temu uczyć umiejętnego wyboru kart, no i właśnie zagrywania takich prostych akcji. Hejże, tu Michał. Kingdoms of Forlorn, Dragons, Devils and Knights to epicki dungeon crawler do 4 graczy, polskich twórców, w którym przeżyjecie niesamowicie mroczne przygody, walcząc z naprawdę dziwnymi potworami. Od smoka pożerającego swoją szeroką paszczą wszystko, co stanie mu na drodze, poprzez upadłego króla będącego marionetką kierowaną przez demoniczną dłoń, aż po dosłownie jajogłowego, pancernego rycerza. Może i brzmi dziwnie, ale jest naprawdę mrocznie. Każda z bestii będzie miała inne umiejętności i taktykę w walce. W sumie tak jak i wasi bohaterowie, którymi będziecie przemierzać tytułowe Królestwo Forlorn. Ciekawym rozwiązaniem jest właśnie eksploracja świata, która będzie polegała na dokładaniu różnej wielkości kart, dzięki czemu utworzycie mapę, a po niej będziecie poruszać się znacznikiem drużyny. Kiedy przyjdzie czas na walkę, przeniesiecie się na specjalną planszę służącą przelewowi krwi, gdzie będziecie musieli naprawdę nieźle się namęczyć, gdyż walka nie będzie należała do najłatwiejszych. Gra jest bardzo rozbudowana i jeżeli chcecie sprawdzić ją na własną rękę, możecie zrobić to na Tabletop Simulator, stając w szranki ze wspomnianym wcześniej jajogłowym rycerzem. A czas na jej wsparcie macie do 8 marca. Na GameFound trwa aktualnie kampania ciekawej gry, w której wcielacie się w rdzenne plemiona zamieszkujące XV-wieczne Wyspy Kanaryjskie, które oprócz rozwoju własnej technologii i kultury muszą stawić czoła najeżdżającym ich konkwistadorom. Tindaya to gra od 1 do 4 graczy, w którą zagracie zarówno kooperacyjnie, jak i kompetytywnie. Zastosowano w niej ciekawy wątek zadowalania bogów, a raczej próby utrzymania ich gniewu w ryzach, gdyż oprócz składania im ofiar, będziecie mogli zdenerwować ich na przykład poprzez niedokarmianie swoich ludzi lub zbieranie zbyt dużej ilości surowców. Kiedy znacznik ich gniewu dotrze do wyznaczonego punktu, zostaną na was zesłane katastrofy, takie jak tsunami albo wybuch wulkanu. Jak więc widzicie, nie będzie lekko, zwłaszcza że konkwistadorzy wciąż będą chcieli wyciąć was w pień. Jeżeli macie ochotę pomęczyć się w ten sposób, zanim zdecydujecie się na wsparcie, możecie to zrobić na Tabletopie, a czas na decyzję zakupową macie do 7 marca. To tyle na dziś, dzięki i do następnego. Nakład boru od Portal Games skończył się już u wydawcy, ale możecie zamówić tę grę jeszcze w sklepie Planszownia, który ma najniższą ofertę, jak podaje strona Planszeo. Podczas rozgrywki wcielimy się w zaklinaczy leśnych stworzeń i będziemy sobie przeszkadzać nawzajem, aby zgromadzić jak najwięcej punktów. Gra opiera się na rzucaniu kośćmi oraz umieszczeniu ich na polach, starając się uzyskać kontrolę na danej karcie. Sklep Ale Planszówki ma wyprzedaż na grę Mezo. Aktualnie możecie ją kupić za niecałe 120 zł. Jest to najniższa oferta według strony Planszeo. Ten tytuł inspirowany jest mitologią Majów z mechaniką Area Control i Dudes on the Map. A w trakcie gry będziemy walczyć plemionami o dominację, budować piramidy i składać ofiary na część swoich bogów. Już niedługo mają pojawić się kolejne polskie wydania z serii Unmatched, czyli Bruk i Mgła oraz Czerwony Kapturek i Beowulf od Ogry Games. Podpowiadam Wam, że najtańszą ofertę znajdziecie w sklepie Dragonite. A jeśli jeszcze nie słyszeliście o Unmatched, to jest to figurkowa gra planszowa, w której będziemy się pojedynkować rozmaitymi bohaterami znanych z różnych książek, filmów czy komiksów. sklepie Gry bez prądu znajdziecie promocje na Century, Nowy Świat oraz Cuda Wschodu. Obie gry są po niecałe 120 zł. Są to gry z serii Century, które posiadają proste zasady oraz wymagają strategicznego myślenia. Będziemy w niej kupcami, którzy planują i handlują różnymi towarami, aby stać się najbogatszy. Jeśli chcecie trochę pogłówkować i wcielić się w alchemików, to akurat sklep Księgarnia ma grę o tym samym tytule od Rebel za niecałe 108 zł. Podczas rozgrywki będziemy przyrządzać mikstury, publikować teorie, ośmieszać i obalać tezy pozostałych graczy, wszystko po to, aby uzyskać jak największą reputację zamienną na punkty zwycięstwa. Tyle z naszej strony w tym wydaniu Board News. Bardzo serdecznie dziękuję jak co niedzielę za Waszą uwagę. Zachęcam do aktywności w postaci lajków, komentarzy. Jeśli jeszcze nie subskrybujecie kanału On Table, to może to jest pora, aby to zmienić i być na bieżąco. Nie tylko w newsach, ale również jeśli chodzi o materiały w tygodniu, na które Was bardzo serdecznie zapraszam. No i mam nadzieję, że widzimy się już za kilka dni. Trzymajcie się, do zobaczenia. Cześć! Never